Dzięki bardzo. I sama to napisałam. To nie był ChatGPT. Okej, dzięki, super. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Mam do was takie pytanie. Kto był na WordUpie w Gdyni 3 tygodnie temu? Może ktoś był? O, super, jest kilka osób. To pewnie pamiętacie, że jak zaczęłam mówić, bo też miałam prezentację, to strasznie trząsł mi się głos. I stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Muszę dzisiaj na początku trochę rozluźnić atmosferę, w sensie rozluźnić siebie. Mam nadzieję, że rozluźnię też trochę was. I stwierdziłam, że powiem kawał. Ja wiem, że bardzo ambitnie, trochę ryzykuję, ale wierzę w was. Mam tutaj wspaniałą publiczność. To będzie bardzo inteligentny kawał, oczywiście dotyczący WordPressa. Więc takie trochę wyzwanie, nie? No i nie było łatwo, muszę przyznać, trochę pogadałam sobie z czatem GPT, trochę go tam pomęczyłam, no i mam jeden kawał, który mi się rzeczywiście spodobał i tutaj chciałam go wam zaprezentować. Tylko taka uwaga, że żeby go zrozumieć, to no oczywiście musi być odpowiednia publiczność, którą tutaj mam i nie tylko wystarczy słyszeć, ale trzeba też patrzeć, więc musicie sobie patrzeć na slajdy i uwaga, będzie kawał. Wystarczy mi, że ja się będę śmiała, więc luz. Why did the WordPress developer wear glasses? Okay. Because he couldn't see sharp. See sharp. Okay. Oh. Dzięki, brawo. Już miałam powiedzieć, że ja też potrzebowałam 3 sekund, żeby jakby zajarzyć, ale widzę, że tutaj wy jesteście dużo szybsi, więc jakby nie potrzebujecie tych 3 sekund. Ten, kto się nie śmiał, to jeszcze na chwilę zostawię, tak na wszelki wypadek, żebyście mogli sobie popatrzeć na ten slajd i jednak go zrozumieć. I mam do was kolejne pytanie. Ja was dzisiaj trochę tak rozruszam i poproszę o te ręce do góry, także rozruszam was trochę przed obiadem. Kto z was chciałby, żeby klienci do niego przychodzili sami, żeby przyprowadzali nowych klientów, żebyście mieli tylu klientów, że możecie swobodnie podnosić stawki, że musicie wręcz, nie wiem, trenować asertywność. Ręka do góry, kto by tak chciał? Ach, super, 2 ręce też się liczą, super, dzięki bardzo. I słuchajcie, dzisiaj właśnie trochę opowiem na ten temat, jak to zrobić. Nie będę mówiła o marketingu i tych wszystkich zewnętrznych rzeczach, które oczywiście również są ważne, tylko powiem o tym, co możecie zrobić, jak już macie tego klienta, jak już macie ten projekt, jak o tego klienta zadbać trochę, żeby jakby właśnie wracał do was i żeby przyprowadzał nowych klientów. No i tutaj potrzebowałam, słuchajcie, jakiegoś takiego zdjęcia, takiego przerywnika. I tak sobie pozazdrościłam trochę Sebastianowi Kurzynowskiemu, który na WordUpie właśnie w Gdyni takie piękne zdjęcie wygenerował za pomocą AI, takiego koniomotora, nie? I ja sobie pomyślałam, kurde, ja też chcę. Tylko ja sobie wymyśliłam i poprosiłam AI-a o szybkiego królika biegnącego po księżycu. No ale coś poszło nie tak. Także to jest mój fast rabbit na księżycu. Dlaczego szybki królik? Dlatego, że tak mi się skojarzyło z tematem mojej dzisiejszej prezentacji. Kończ dobrze, a nie szybko. Ja dzisiaj będę mówiła szybko, bo mam mało czasu, ale ogólnie myślę, że zgodzicie się ze mną, że lepiej jest kończyć jednak dobrze, a nie szybko. Wtedy będzie lepiej dla obu stron. Kto się ze mną zgadza? Super, widzę, że to szczególnie panie wiedzą, o czym mówię, także... Okej, okay. Rozumiem to. No i słuchajcie, właśnie, kończ dobrze, a nie szybko. I przechodzimy już tutaj do meritum prezentacji. Ja na co dzień między innymi prowadzę też konsultacje dotyczące WordPressa, więc różne WordPressy, różne strony widzę. Niestety albo stety. Jakby przez chwilę zastanawiałam się, czy to, co dzisiaj chcę powiedzieć, nie będzie zbyt infantylne, trudne słowo, ale właśnie na podstawie swojego doświadczenia i tego, co zdarza mi się widywać na stronach, stwierdziłam, że no nie, no jednak tego typu prezentacje są potrzebne. I taką bezpośrednią jakby inspiracją do tego dzisiejszego tematu były takie 2 sytuacje ostatnie, które widziałam na stronach. Pierwsza wtyczka, disable all WordPress updates. Ja tutaj jakby absolutnie nie oceniam tej wtyczki, no bo oczywiście ważne jest również w jakim celu została użyta, intencja i tak dalej. Natomiast w przypadku tej strony no ewidentnie intencją autora było to, żeby szybko skończyć, zabrać kasę, ściągnąć kasę od klienta i zapomnieć, tak? I żeby przypadkiem klientowi nie przyszło do głowy, żeby coś zaktualizować, no bo wtedy może coś się popsuje, no i wtedy będzie jeszcze wracał do tego wykonawcy strony z jakimiś poprawkami. No nie, tak się nie robi, można to zrobić inaczej. 2 sytuacja. Strona ponad rok w sieci,
Jest, ale jakby jej nie było. No bo umówmy się, jak nie macie w Google, no to cię nie ma. Ostatnia linijka, robots no index, no follow. No kurde, taki bardzo prosty błąd, ale błąd, który tak naprawdę ma, niesie ze sobą ogromne konsekwencje. Jak można takiego typu błędów uniknąć? Taki bardzo prosty sposób, takie bardzo proste jest narzędzie, które jak jest stosowane, to ma 100% skuteczność. Kto wie jakie? Można mówić? Będzie nagroda? Zdjęcie z prelegentką? Dobra, zdjęcie. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, checklista, najprostsza w świecie checklista. Oczywiście ważne jest to, co na tej checkliście się znajduje, ale przede wszystkim trzeba tą checklistę używać, tak? Nie szybko kończymy i zapominamy, tylko sprawdzamy wszystko dokładnie krok po kroku, dobra? I właśnie, co na takiej checkliście powinno się znaleźć? Ja powiem o kilku takich punktach i od strony projektu, i od strony jakby współpracy z klientem. To są oczywiście tylko takie wybrane elementy, które według mnie fajnie jest, jeżeli będziecie robić, kończyć właśnie projekt i współpracę z klientem i dzięki temu zyskacie bardzo na plus w oczach klienta. Ja tutaj zakładam, że moja prezentacja głównie jest skierowana do małych jakichś agencji, freelancerów, wirtualnych asystentek, które się zaczynają swoją przygodę z WordPressem trochę bardziej na poważnie, więc waszymi klientami są też zazwyczaj małe firmy, nie wiem, typu Jubiler z Olsztyna na przykład, tak? I chciałabym, żebyście w swojej pracy zakładali, że ci klienci, no mają jakąś tam wiedzę o stronach internetowych, o internecie, jak to wszystko działa, no ale niekoniecznie mają taką jak wy. To wy macie odpowiedni, a przynajmniej powinniście mieć odpowiedni warsztat, odpowiednie narzędzia i powinniście z tego odpowiednio korzystać. Jeżeli jakieś narzędzie wam w tym warsztacie brakuje, to moim zdaniem powinniście je uzupełnić, tak, żeby jakby kompleksowo obsłużyć tego klienta. No i co tutaj między innymi mam na myśli? To wszystko bazuje na swoim doświadczeniu i to, co widzę na stronach. SEO, słuchajcie, uważam, że każdy twórca stron internetowych powinien mieć chociaż taką podstawową wiedzę dotyczącą SEO. Co mam tutaj na myśli? No, na przykład ostatnio widziałam stronę, na której na żadnej podstronie nie było nagłówka H1. Na żadnej. Więc chociażby hierarchia odpowiednia nagłówków, odpowiednie przygotowanie zdjęć, optymalizacja. To wszystko, co możecie tworząc stronę internetową zrobić, żeby ta strona była rzeczywiście skutecznym narzędziem, a nie tylko wizytówką wiszącą w sieci. Zabezpieczenia, słuchajcie, nie musicie być takimi hardkorowymi programistami, żeby kilka podstawowych zabezpieczeń wprowadzić w WordPressy i one będą już dużo bardziej bezpieczne niż takie standardowe instalacje WordPressowe. Kwestie prawne. No, jeżeli klient wam nie wyśle polityki prywatności, to wy jej po prostu nie dodacie do strony. Wy, mając swoje doświadczenie wykonanych ich stron, macie takie poczucie, że widzicie, że na przykład na tej stronie może jednak będzie potrzebna polityka prywatności, może trzeba tutaj dodać pasek cookie. Nawet jeżeli klient wam tego nie wyśle, to możecie wyjść mu naprzeciw i możecie to zasugerować, tak? Powiedzieć, że to jest potrzebne. Analityka. Znowu, żeby ta strona internetowa była skutecznym narzędziem, fajnie, jeżeli są tam jakieś kody śledzenia i może klient o tym nie wiedzie, że coś takiego istnieje i że coś takiego może mu się przydać. No a jeżeli doda sobie podstawowe kody śledzenia, będzie mógł zobaczyć, kto na tą stronę wchodzi, na jakie podstrony wchodzi i dzięki temu będzie mógł odpowiednio rozwijać swoją firmę, czyli znowu ta strona będzie skuteczniejsza. Jeżeli będziecie wychodzić z takimi rzeczami wy do klienta, to klient będzie was postrzegał jako ekspertów, poczuje się, że dobrze trafił, dobrze wydał kasę. Kapcze, słuchajcie, jak są jakiekolwiek formularze na stronach, które robicie, wszystkie powinny być odpowiednio zabezpieczone. Nawet podstawowe kapcze, jeżeli tego nie ma, to i tak klient do was wróci za 2-3 miesiące, będzie zasypany spamem i będzie miał do was pretensje o to, że właśnie tak się stało, tak? Czyli tutaj raczej to wrażenie nie będzie zbyt dobre. Wszystko testujcie. Znowu, nie kończymy szybko, tylko dobrze. Do testów powinny być oddzielne checklisty przygotowane i wszystko dokładnie testujcie. Sprawdzajcie właśnie każdy formularz, proces zamówienia, czy przypadkiem te formularze nie trafiają na jakieś, nie wiem, testowe maile, czyli nie wiadomo gdzie, albo być może na wasze skrzynki jako wykonawców strony internetowej. Sprawdzajcie oczywiście testy wizualne, testy funkcjonalne wszelkiego rodzaju. Czy nie zostały jakieś treści demo, jakieś testowe rzeczy, podstrony demo,
Wszystko, jakieś, nie wiem, niepotrzebne wtyczki, wszystko dokładnie przetestujcie i dopiero po wykonaniu dokładnie tych wszystkich testów możecie opublikować taką stronę. I tutaj jeszcze taka moja sugestia, że możecie też tak prokliencko trochę wyjść i przygotować z takiej podstawowej właśnie strony, powiedzmy wersja 0, paczkę taką instalacyjną dodatkowo dla klienta, którą może sobie pobrać, może sobie gdzieś lokalnie u siebie zapisać i dzięki temu będzie w razie W miał właśnie taką dodatkową, takie dodatkowe zabezpieczenie. OK, to jest kilka takich moich sugestii od strony projektowej, no ale idźmy dalej. Mam do was teraz taki cytat. Być może myślę, że znacie. Ludzie zapomną, co im powiedziałeś, ludzie zapomną, co dla nich zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki tobie czuli. To jest, myślę, że bardzo znany cytat Maya Angelou. To jest wspaniała, znaczy właściwie była, wspaniała poetka amerykańska, zresztą nie tylko poetka. Polecam zapoznać się z tą postacią, mnie absolutnie oczarowała. No i właśnie, jak możemy to zrobić? Co możemy zrobić, kończąc projekt, żeby ten klient poczuł się dobrze dzięki nam, żeby się poczuł zaopiekowany i do nas wracał? No i znowu kilka takich sugestii ode mnie. Po pierwsze, edukujcie o WordPressie. To, że klient przychodzi do was i chce stronę na WordPressie, to naprawdę nie znaczy, że on wie, co to znaczy. Że wie, jak dbać o WordPressa, co z tą stroną robić. Więc tak, na przykład możecie to zrobić w formie takiego maila podsumowującego współpracę. Możecie w takim mailu napisać, jak o takiego WordPressa trzeba dbać, chociażby o aktualizacjach. Co się wydarzy, jeżeli tego nie zrobicie? Jeżeli tego klient nie zrobi, tak? I tutaj to jest też taki dobry, myślę, moment, żeby zaproponować, tutaj właśnie Aleksander przed chwilą opowiadał o modelu subskrypcyjnym. Jeżeli macie taką usługę u siebie, właśnie opieki WordPressa, w ramach której to wy zajmujecie się bezpieczeństwem i aktualizacjami WordPressa, to jest też taki dobry moment na końcu współpracy, żeby uświadomić o tym, co trzeba w takim WordPressie robić i żeby właśnie zaproponować taką stałą współpracę, na przykład w formie modelu subskrypcyjnego. Uważam, że w takim mailu podsumowującym warto jest dokładnie uświadomić klienta, co wy zrobiliście tak naprawdę na tej stronie. Jakie wtyczki są użyte? Do czego każda wtyczka służy? Tak, żeby klient miał pełną świadomość tego. Jeżeli używacie jakichś płatnych rozwiązań, to również trzeba o tym poinformować, bo bardzo często tak się nie dzieje. Szkolenia. Po każdej, jeżeli realizujecie jakieś strony, uważam, że powinno się przeprowadzić szkolenie, czyli pokazać klientowi, jak on z tej strony może korzystać, żeby właśnie jak najlepiej była jak najbardziej skutecznym narzędziem. Czyli znowu, jak chociażby dodawać posty na bloga. I tutaj możecie oczywiście za każdym razem robić oddzielne szkolenie, indywidualne, ale możecie też zrobić to sprytnie. Jeżeli pracujecie sprytnie i na przykład pracując na gotowych motywach, pracujecie na jednym motywie, pracujecie na jednym edytorze, oczywiście na Gutenbergu, macie swój stały zestaw wtyczek, z których korzystacie, to możecie przygotować właśnie taki kurs online, szkolenie online, uniwersalne, które możecie udostępniać swoim klientom w ramach zlecenia. Czyli na przykład to może być kurs, jak tworzyć proste układy treści w Gutenbergu. Taki kurs może być, zobaczcie, też samodzielnym narzędziem, produktem. Produktem online, produktem cyfrowym. A jak takie produkty cyfrowe promować i sprzedawać, mówiła o tym dzisiaj Ola Gościniak. I słuchajcie, protipy. Na końcu współpracy znowu korzystajcie z waszego warsztatu, z waszego doświadczenia. I jeżeli widzicie, że możecie coś klientowi dodatkowo podpowiedzieć, to to zróbcie. Na przykład, na jakie tematy powinien pisać na blogu, na jakiej platformie w social media waszym zdaniem powinien się udzielać, żeby jakby rozpromować swoją firmę, żeby mógł jakby coraz bardziej się rozwijać. Więc w zależności oczywiście od projektu i od sytuacji, to co czujecie, że możecie zrobić, to jak najbardziej dodatkowo klientowi dodajcie. No i oczywiście podziękowanie.
zawsze, niezależnie od tego, jak ta współpraca przebiegała, podziękujcie. Ja autentycznie mam to na swojej czekliście, żeby podziękować za każdym razem za współpracę i poprosić o rekomendacje. Rekomendacje to jest złoto. Rekomendacje na LinkedInie, rekomendacje w formie maila, którą możecie sobie później umieścić na stronie internetowej. I od pierwszego projektu proście zawsze o rekomendacje. Jestem przekonana, że jeżeli będziecie w ten sposób postępować przy każdym projekcie, będziecie w ten sposób dbać o swoich klientów, będziecie w ten sposób kończyć współpracę, to ci klienci będą się czuli zaopiekowani, poczują, że dobrze wydali swoje pieniądze, będą wracali z kolejnymi projektami do Was i będą przyprowadzali nowych klientów. Czego oczywiście Wam i sobie życzę. Dzięki bardzo.